Dzień dobry, witamy Państwa w Tekstach Stella. Dzień dobry, witamy Was serdecznie, Jacek Pożycki i Przemysław Rosę. Tak, jak to będzie po naszemu? Chyba tak samo. Ja tak samo, to będzie tak samo. Chyba nie zapomniałeś, że miałeś coś naszykować do mnie, jakieś pytania. Oczywiście, że nie. Popie, ja już cały się trzęsę, bo to będzie gańba po naszemu, jak nie zgadnę albo nie będę wiedział, co to jest. Nic się nie martw, nie stresuj, będzie łatwo. Żona dzwoniła, żebym dał ci forę tak jak ty w pierwszym odcinku mi. Aha, to dziękuję bardzo. Pozdrów żonę, dziękuję. Ale to się wszystko okaże za chwilę, czy to jest prawda, czy... To się wszystko okaże. Jak to mówił ksiądz Tischner. Tak, bo jasne. Są trzy rodzaje prawdy. Dobrze, no to co, mam pięć pytań też, pięć takich słów, pięć zwrotów. Dyplom też już jest narychtowany. Dyplom też czeka, tak? Uśmiech kierownika. To fajnie. Właśnie, uśmiech kierownika cenniejszy niż wszelkie inne złota i klejnoty. Dobrze. Zawsze mogę tego nie puścić, jak nic nie odpowiem, albo dogram sobie prawidłowe odpowiedzi. Właśnie, to jest to niebezpieczeństwo. Dobrze, zaczynajmy. Przemku, pierwsze pytanie. Co to jest przebryć się? Przebryć się. Tak, to się tak mówi do dziecek. Jakoś dzisiaj do mojego synka, mówię, synku, jako ty wychodzisz, idź się przebryć, czyli przebierz się, bo na przykład się tam źle ubrał. Super. Czyli to jest niewłaściwe ubranie, musisz się przebrać po polsku. Tak, zgadza się. Przebrać jest. Tak, zgadza się. Super, no to już masz jeden punkt na jeden. Dobrze. To nie ma, nie będzie gańba. Nie będzie gańby żadnej, 100%. Nie. Super. A ty się często przebierasz? Często przeblekam, no czasem tak, ja teraz taki problem mam, że schudłek i mam porę ciuchów na krzyż, musiałem sobie ostatnio galoty kupić, to wiesz, to są galoty, nie? Oczywiście, więc to są galoty albo galaty, także no już tak ciężko je, bo dużo się mi ściepało tej wogi. I tak, przeblekasz się też do biegania, jak idziesz biegać. Przeblekam się do biegania, ja. Chyba, że ostatnio nie wiem, czyś widział, taką moda je nowo, że teraz biegają. Zresztą będzie na Czantorie będzie bieg w gaciach, w samych gaciach. Także to jest teraz taka nowa moda, nie na morsowanie. Na morsowanie oczywiście też jest popularne, ale teraz taki bieg w gaciach i będzie taki chyba bodajże w lutym będzie na Czantorie, będą wylatować w samych gaciach. O, no to ciekawe. Ciekawe, kto to będzie. Ja nie. Dobrze, to drugie. Uwaga. Co to jest kuckać? Kuckać. O, to kuckać to jest dosłownie kaszleć. Super. I potem można rozpoznać, czy kieryś jest Stella albo nie Stella, bo jak kiery jest Stella, mu powiedz kucnij, to on zrobi a jak kiery kucnie, czyli przykucnie, czyli zrobi przysiad, to znaczy, że nie wie, co to znaczy kucnij. A każdy Stelok zaraz zrobi za kuckiej. Proszę, Przemek naprawdę jest po prostu tutaj, widzę, że i od języka, i od kultury naszej specjalistą. Świetnie. Dwa punkty. No to idziemy do trzeciego słowa. Oszkliwy. Oszkliwy. Po naszemu to jest szpatny, czyli coś takiego niefajnego, brzydkiego, takiego... czasami to ma nawet taki, można wiązankę zrobić, ty oszkliwo małpo, czyli podwójne taki żeby kogoś tam zdołować, czy mu powiedzieć, że jest szpatny. Może też być oszkliwe słowo, mogą być różne rzeczy. Nie ma to nic wspólnego ze szkliwieniem, żeby się kiedyś nie pomylił. Proszę Państwa, no tak piękne tłumaczenie, że tutaj już niektórzy profesorowie mogą się bać, bo rośnie kolejny znawca. Dobrze. No to w takim razie idziemy do kolejnego, do czwartego. Fanzolić. Czyli brzydkie słowo wspomniało do tego. To jest tak opowiadać takie głupoty, nie fanzol tam. Nie wiem, jaka jest etymologia tego słowa, ale to tak jest po naszemu też tak brzydko, nie piernicz, nie fanzol, ale tak takim żartobliwym słowie. Jakby ktoś coś śmiesznego powiedział, nie fanzol mi tu takich głupot, nie opowiadaj mi takich głupot. Tak. Coś takiego to jest mniej więcej tak. Pięknie, super, bardzo dobrze, czyli 4 punkty na 4, to zostaje ci jeszcze jedno słowo. Będzie, mam nadzieję, że trochę trudniejsze. Jezus, o kurde, może się uda, uwidzę. Może się uda. Wańtuch. Wańtuch. Mhm. Słyszałeś to słowo. Mhm. Ma takie, ci podpowiem, dwa znaczenia mogą być, przynajmniej z tego, co... Wiele razy to właśnie słyszałem. Wańtuch, bo na kogoś się mówiło też wańtuch, ale mi się wydaje, że to jest część jakiejś garderoby, ale nie jestem pewien. Nie ma jesteś bardzo blisko. Wiele razy. To jest bardziej czysto po Cieszyńsku, znaczy po, wiadomo, to jest Śląsk Cieszyński, ale ta gwara się między u nas różni, u nas tak wańtuch, tak się często nie mówiło na w Zebrzydowicach, przynajmniej nie u mnie w domu, ale no, muszę ci powiedzieć, nie wiem, no strzelam jakiś taki kabotek. Coś mniej więcej w tym znaczeniu, to znaczy tak, dwa znaczenia, albo taki duży wór, albo brzuch.
Takie znalazłem. Albo brzuch. Tak. Aha, bańtuch, no ja to ten, bandzioch, no, wantuch, no, tak, może być bantuch, tak. ja brzuch. Specjalnie okay. przygotowałem takie jedno trudniejsze, żebyś nie miał 100%. A bardzo dobrze. Bo bardzo też się dobrze, uczymy dzięki dobrze. Temu, że Państwo się też uczą. Choć, no, oczywiście. Oczywiście, jak coś mówimy źle, to proszę nam powiedzieć w komentarzach, że to nie jest do końca tak, ale tak. ja tak znalazłem właśnie, że wańtuch to taki brzuch albo ta, taki... Ja, to mi się teraz przypomniało, bo tak dziadek mówił, ale wańtuch, ale mo wańtuch. Faktycznie, to się mi wspomniało. No, to nie już nie używa masz się brzucha, tych że słów na co tak dzień, powiem. No, no teraz na Masz szczęście prawo nie. nie wiedzieć. Tak, tak. Czyli mamy remis. Czy będę musieć kolejne odcinki szykować? Będziemy musieli kolejne Może nie róbmy odcinki. Z tego koncynki. Będziemy tak, oczywiście kolejne odcinki szykować. Też zapraszamy Państwa. Będziemy się łączyć, może z Państwem, może telefonicznie, może jakoś Może, pomyślimy, co tu zrobimy. Tak, tak. Może ktoś zadać nam pytanie, może go wziąć komórkę, po prostu nagrać taki filmik, posłać nam MMS-em na adres podomę, tam numer telefonu gdzieś. Można wysłać taki filmik z zapytaniem, czy wiecie, co to je. Tak. I spróbujemy odpowiedzieć, że od tego widza. Czy można nam mailowo to wysłać, takie nagranie, można się nagrać. Nie wiem, jakie macie dziesiątki pomysłów. Jak co wam przyjdzie, to my chętnie poczytamy w komentarzach, jakie macie uwagi, cokolwiek. Tak, dobrze, to w takim razie ja przygotowuję dyplom. Trzeba też będzie zaprosić Dorotę do naszej zabawy, bo Dorota, no, wiem, oczywiście. Że nie może się też doczekać. I co? I zapraszamy na następny odcinek Państwa. Bardzo dziękujemy również za zobaczenie i myślę, zachęcamy do komentowania. Również do zobaczenia, do widzenia Państwu. Było nam miło gościć w Państwa domach.